Jestem, kochani, na mini osiedlu, jak widzicie, po śniadaniu. Kacuś jak zwykle się kręci. Dzisiaj była kiełbasa na gorąco, śląska. Proszę, kotkom dałem. Ale co, najważniejsze, że o, zobaczcie, mamuśka jest tutaj. Zamieszkała tutaj w domku. Też jej tam położyłem kiełbaskę, widzicie, żeby sobie zjadła. A tutaj nie ma. No, spaliły się żarówki, zobaczcie, obie. Będę musiał jechać kupić. No teraz deszcz pada. No Maciuś, ten mój Romeo, jak zwykle chodzi za mną i wszędzie podjada, to tu, to tam. Był na bocianówce, teraz przyszedł tutaj. Kacuś, no tutaj kiełbaskę ci dałem. Kiciulku, zobacz. No, nie jeść? To schowamy tutaj, żeby deszcz nie padał. No i taka brzydka pogoda. Zobaczcie, niebo całe w chmurach. Siąpi. Pada, nie pada, pada, nie pada. Tak na zmianę w kółko. Brzydki dzień się zapowiada. No nie wiem, jak ja pojadę do sklepu po te żarówki, do mrówki. Jak pada, będę musiał poczekać, aż przestanie padać. No a Gacuś, no niesamowity jest, zobaczcie. No fiku miku mi cały czas robi, fiku miku. A taki się pieszczoch zrobił, ten Gacuś, że coś niesamowitego. Wstań, kiciulku, bo się pobrudzisz, no. Gaculku. Pogłaskać tak, ale wziąć go na przykład na ręce, teraz złapać i do klatki włożyć, to się będzie wyrywał. To może podrapać. Muszę go jeszcze bardziej oswoić tak, przez głaskanie, powoli, powoli. On sam niejako do mnie pokazuje, co on chce, na ile przyzwala. O, proszę, łepek trzeba. No, no wstań, kiciusiu, bo to jest brudno tutaj. Wstań. A co? Jak jesz? Jedz. Jedz, mamuśka. No, jedz, kicia. Jedz, kiciulka. No proszę. Kotki jedzą. Jeszcze starą zupę wyrzucę i nową wleję, kaszkę manną, żeby kotki miały. O Jezu, a ten no cały czas mi pod nogi, muszę uważać, żeby go nie nadepnąć. Coś niesamowitego z tego Gacusia się zrobiło. A. No. Gacuś, kiciulku. Nioniek. A. Choroba, żeby się przeniósł na do bocianówki, ale jakoś nie chce do tej bocianówki. Się trzyma tutaj. Czasami tam zachodzi, przychodzi. Ale to go, jak przyszedł, to go zdaje się nawet ta Julia pogoniła. No. Przyzwyczajone, że on tutaj. Jego rewir. No co, ta Julia to w sumie w pokoju siedzi, a rządzi się czasami. No wstawaj, kiciulku. No. No. I zobaczcie, łapie mnie za nogi. Gacuś, kiciulku. No. Pieszczochu ty, no. Też padasz mi z nosa trochę leci. I trzeba iść. Trzeba iść to mleko wywalić. Stare płatki wczorajsze. A dzisiejszą mannę wlać na miejsce. Tam jeszcze pójdę zobaczyć piątka, bo podobno piątek też tam jest. Gdzieś pod choinkami. To zobaczymy przy okazji.